też jest połączenie między partnerami i ta energia, która między nimi przepływa. Po prostu jesteśmy razem i poruszamy się razem, to jest najważniejsze. Mniej ważne jest już, jakie kroki robimy, jakie figury, jakie pozy. Najważniejsze jest to bycie razem i ta jedność bycia razem. W takim życiu codziennym jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy jakiś dystans między ludźmi. A co kiedy przychodzisz na tango i stoisz w parze z jakimś obcym facetem, w dość takim bliskim kontakcie, na początku to jest bardzo ciężko, ale później, szczerze mówiąc, to już przyzwyczajasz się, poznajesz tych ludzi i już oni nie są tacy obcy. Jeżeli nie jesteś dobrą parą w życiu, nie mówię małżeństwo tak jak my, ale na przykład parą przyjaciół, to chyba to tango nie do końca później wychodzi. To musi być jednak taki dialog, jakieś takie uzupełnianie się. No po prostu wspólna pasja i to, że się lubi do kogoś tak miękko przytulić. Ponad 200-letnim tańcem i jest to taniec, który ma bardzo bogatą kulturę i tradycję. Zresztą zrodził się w Buenos Aires i Urugwaju. Przybywali tam ludzie z całej Europy, tak, przybywali Anglosasi, przypływali Germanie, przypływali ludzie z Hiszpanii i Portugalii. No i też to jest właśnie jeden z istotnych czynników i składników tanga, mnóstwo czarnych niewolników. I teraz zmieszanie właśnie takie specyficzne, tak, tej kultury czarnego lądu, takiej bardzo rytmicznej, tych rytmów, które przynosili ze sobą mieszkańcy Afryki, z hiszpańskim temperamentem ludzi z Półwyspu Iberyjskiego, z angielską elegancją, z niemiecką precyzją, no bo jednak główny instrument na przykład tanga, ten bandoneon, to jest taki akordeon w mini wersji, to też ciekawostka. Akordeon, on się nie mieścił i nie można go było tak dużego instrumentu wejść na pokład wnieść, byłby nadbagaż dzisiejszym językiem. I tylko oni musieli jakoś to skrócić. To był niemiecki wynalazek, mała harmonika tylko dla żeglarzy. I to przywędrowało właśnie wraz z niemieckimi kolonistami. I to wszystko złączone, a nawet mówi się o polskim elemencie, o polskich mazurkach, które tam, też polska emigracja, że też weszło to. Także taki tygiel tego wszystkiego zrodził i to właśnie w tych portowych miastach. Na samym początku zawsze to jest taki kontakt trochę z węgorzem elektrycznym, więc my stosujemy tę metodę, że już od samego początku mamy system zmiany w parach. Tak? Jeśli pokazujemy jakąś figurę, jakiś kroczek, to natychmiast jest zmiana w parze, żeby przełamać się, żeby otworzyć się, bo jeżeli ci ludzie na początku się nie otworzą, tylko jakoś tak zastygną w tej swojej skorupce życzliwego partnera, życzliwej partnerki, to później będzie bardzo trudno tą skorupkę przełamać. Jeżeli oni od początku już wiedzą, że trzeba się otworzyć, no to faktycznie to jakoś idzie. I już po kursie podstawowym ci ludzie są otwarci, zapraszają nowe partnerki. Partnerki zapraszają też partnerów wzrokiem, żeby ich zaprosili, więc tak, przełamujemy się już od samego początku. Czym jest namiętność, pasja? To dobre pytanie. Istnieje wiele stereotypów na temat tanga. Tango dla mnie dzieje się w środku, nie na zewnątrz. Kiedy tańczymy, możemy odczuwać fontannę emocji. Możemy dzielić z partnerem jakieś emocje, jakieś doświadczenia. Ale ktoś, kto patrzy z zewnątrz, może tego w ogóle nie widzieć. I to jest bardzo miłe. Jest w tym jakaś tajemnica. I to piękne, żeby utrzymać tę tajemnicę w parze, będąc wśród tłumu. Może to zabrzmi trochę jak żart, ale w tangu wcale nie chodzi o odpowiedź na pytanie, czy tak, czy nie. W tangu chodzi o może. Thank you.
parze, obejmujemy partnera i ważne, żeby być razem. Kroki oczywiście tańczymy, jakieś kroki, ale one nie są najważniejsze. Najważniejsze to jest właśnie połączenie i ruch razem. Partner proponuje ten ruch, partnerka podąża. To, co on zaproponuje, ona zatańczy. Oczywiście na początku uczymy się jakichś kroków, żeby od czegoś zacząć, ale potem to jest improwizacja. Taka potańcówka tangowa to jest coś, co ma bardzo określone reguły, na przykład poruszania się po parkiecie. Tak? To nie jest coś tak jak na salsotekę, że każdy znajduje swoją przestrzeń, no i jakoś tam ją broni. Po wywalczeniu tej przestrzeni na niej tańczymy, tylko mamy określone reguły, cała sala jest pewną jednością, są wyznaczone kręgi. Tak? Czyli generalnie na samym początku wszyscy tańczymy przeciwnie do wskazówek zegara. Po zewnętrznej krawędzi parkietu, to jest zewnętrzny krąg. Jeżeli ludzi jest więcej, to takie kręgi są dwa. I jest tak zwane oko cyklonu, czyli środek milongi, który jest wyłączony z ruchu. On jest przeznaczony dla osób troszeczkę początkujących, ale generalnie jest tak, że milonga w postaci kilku kręgów, zależy na ogromnych, są 3-4 kręgi, jeżeli milonga ma ponad 200 osób na parkiecie, a są takie na wielkich festiwalach i maratonach. Jeżeli jest mniejsza, no to ten krąg jest jeden. Jakby ruch jest kierowany. Jakie są tego konsekwencje? No takie, że wszyscy odpowiadają za wszystko. Wystarczy, że jedna para coś zrobi źle, zatrzymuje się, potrafi zatrzymać kilkadziesiąt osób. Jeżeli ja zatrzymam ruch, zatrzymam wszystkich, bo nie wolno wyprzedzać, nie wolno zmieniać pozycji, nie wolno wchodzić gdzie się chce, każdy pilnuje każdego, jakby ta jedność jest najważniejsza. Czasami na takich większych imprezach jest specjalna policja parkietowa, jeżeli ktoś nie potrafi się zachować, nie wiem, wyprzedza albo ma jakieś nieskoordynowane ruchy, to się go wyprasza, bo jednak najważniejsza jest jedność i harmoniczność działania tej imprezy, to widać od razu. No i drugie to, co też jest pewnie oczywiste, dress code, tak? My jednak jesteśmy ubrani specyficznie, zresztą każdy taniec ma jakiś tam swój dress code, my też mamy, tak? Staramy się być jak najbardziej elegancki, nasz taniec ma ponad 200 lat, więc... Tak, nawiązujemy do tych najlepszych czasów lat 40., 30. Się w poniedziałki na takie 4-godzinne warsztaty. One są oczywiście na różnych poziomach. Taki początek. Ci, którzy zaczynają, spotykają się o 21. Wcześniej spotykają się ci, co już dłużej tańczą i tutaj właśnie się uczymy, ćwiczymy, a potem oczywiście spotykamy się na milongach.